Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę na temat ekstraktów w proszku, takich suchych ekstraktów z roślin. Akurat w tej chwili mam w ręku ekstrakt z pestek winogron, ale będę opowiadać o wszystkich ekstraktach. To znaczy dam Wam kilka takich trików, kilka takich pomysłów na to, jak taki ekstrakt wykorzystać. Dlatego, że wiem, że część z Was się boi właśnie ekstraktów suchych, bo nie wie, jak je stosować, jak je dodawać do kosmetyków, a tak naprawdę jest to bardzo prosta sprawa. Taki ekstrakt możecie zarówno dodać do swojej receptury na domowy kosmetyk, który przygotowujecie w domu od podstaw, jak i do takiego preparatu, który już macie w domu, czyli szamponu, balsamu i tak dalej. I teraz to jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Po pierwsze, wystarczy ten ekstrakt wymieszać, odpowiednią ilość ekstraktu, wymieszać z niewielką ilością wody, tak żeby Wam wyszła z tego taka papka, takie jakby błotko. I teraz co robimy dalej z takim produktem? Albo możecie tą papkę gotową wymieszać bezpośrednio ze swoim kremem do twarzy. Po prostu do słoiczka, normalnie do kremu wkładamy trochę tego ekstraktu rozpuszczonego z wodą na taką papkę i to mieszamy ze sobą. Po 2 godzinach już on jest gotowy do użycia. Możecie takiego ekstraktu odrobinę dodać do swojego szamponu. Możecie dodać go na przykład do balsamu do ciała. Jeżeli macie rozstępy na przykład, to polecam ekstrakt z soi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj różne ekstrakty mają różne właściwości. Możecie dodawać ekstraktów do swoich kremów do rąk, do swoich kremów do stóp. Możecie dodawać je do receptur i teraz jeśli chodzi o produkty płynne typu właśnie na przykład toniki albo mgiełki, to możecie, czy tam sera na przykład, możecie tego ekstraktu dodawać do waszej fazy wodnej, czyli tam do hydrolatu na przykład, albo do jakiejś zaparzonej herbatki, albo do ziół. Albo możecie go dodać po prostu do wody, którą dodajecie do swojego kosmetyku, albo możecie dodać go już do gotowego produktu, czyli jak już połączycie sobie fazę i zrobicie krem do twarzy, to wtedy na samym końcu, kiedy ten krem już stygnie, możecie dodać takiej papki właśnie z ekstraktem. To jest bardzo prosty produkt w użyciu. Jedyne na co trzeba uważać, to jeżeli będziecie dodawać ekstraktu w proszku do jakiegoś produktu pod oczy, to on może troszeczkę tam, na przykład jeśli się dostanie do oka, to może troszeczkę podrażnić, bo to jednak jest proszek. Ale jeśli chodzi o stosowanie go w produktach do twarzy, czy produktach do ciała, czy nawet produktach do włosów, to jak najbardziej nie będzie najmniejszego kłopotu. Jeśli na przykład chcecie dodać do balsamu albo do szamponu, to bezpośrednio do butelki wkładacie właśnie odrobinę takiej papki, zakręcacie, silnie wstrząsacie tym opakowaniem i w momencie, kiedy właśnie połączyliście najpierw ekstrakt z wodą, on już się pięknie połączy z tym gotowym kosmetykiem, nie trzeba tego jakoś specjalnie mieszać i tak dalej. Jeżeli natomiast wsypiecie go bezpośrednio takiego suchego, to czasami tak się zdarza, że on się zbiera w grudki, wtedy ciężko jest to rozmieszać. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was pomocny, że pomógł tym osobom, które nie wiedziały, jak korzystać z Waszych ekstraktów. Tak na marginesie jeszcze tylko szybko Wam powiem, że możecie świetnie wykorzystać swój ekstrakt do przygotowania takiego domowego maceratu. Na przykład jeżeli sięgniecie po jakiś bazowy olej, olej z pestek arbuza, olej z pestek winogron, olej ze słodkich migdałów na przykład, albo olej frakcjonowany kokosowy i połączycie go z takim ekstraktem, zakręcicie sobie w butelce właśnie takie z ciemnego szkła i zostawicie na przykład na tydzień, dwa, to ten ekstrakt, właściwości tego ekstraktu przejdą do oleju. Trzeba tylko raz dziennie wstrząsać mocno tym produktem i wtedy powstanie Wam właśnie taki macerat z ekstraktu. To są bardzo fajne oleje, zarówno do stosowania na twarz, jak i na ciało. Ja też bardzo polecam takie ekstrakty dodawać do Waszych oleków pod prysznic, bo świetnie odżywia skórę. I cóż, no mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak wykorzystać taki ekstrakt, że ten film okazał się dla Was pomocny. Oczywiście, jeżeli tak, to zostawcie mi kciuka w górę i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam!